To zrozumiała polityka, witaj się w Polsce już niezadługo. Będą się wybory parlamentarne, więc oglądanie miejscowych mediów jest niebezpieczne dla psychiki, ale pożyteczne dla rozumienia. To, co się dzieje na polskich kanałach publicznych, naprawdę prorządowych, nawet nie da się nazwać oświetleniem kampanii wyborczej. To niszczenie oponentów PiSu i prawdziwa histeria. Konkurenci nawzajem oskarżają siebie o popełnianie błędów, populizm, nawet o zdradę, zarazem obiecują uczynić z Polski najlepszy kraj w Europie. Zasady, normy moralne już dawno zostały odrzucone. Teraz pokażemy, jak działa prawdziwa demokracja. Co to znaczy rezerwa administracyjna, jak partia rządząca szanuje wolność słowa, jakim bezczelnym może być kłamstwo, jak się trzymać przy władzy za pomocą bandyckich metod. Они утром встают, врут, в обед врут, идут спать и опять врут. PiS dokładnie określili strategię wyborczą, poszukiwanie wrogów zewnętrznych. Są ich trzy: Tusk, Niemcy, Rosja i Białoruś. Właśnie tymi baśniami i zmyślonymi historiami karmią kruche umysły polskiego elektoratu politycy od partii rządzącej, utrzymywani przez nich propagandyści. O zwycięstwo w wyborach walczy dwóch dawnych rywali: partia Prawo i Sprawiedliwość Kaczyński, Morawiecki i Duda oraz Platforma Obywatelska Donalda Tuska. Pierwsza chce zejść na trzecią kadencję, druga powróci do władzy. Jedyne, co musimy zrozumieć dla naszych interesów, i jedni i drudzy prawie niczym nie będą się różnili. Czyli wewnątrz Polski być może jakieś niuanse, może ktoś odczuje, lecz dla nas z wami Polska była, jest i będzie w najbliższej perspektywie agresywna. Jest to PiS albo Tusk, nie ma znaczenia. Plan militaryzacji Polski i pompowania tego kraju bronią, różne marzenie co do tego, by odciąć od sąsiadów terytoria, to wszystko pozostanie we współczesnej polskiej polityce zewnętrznej. Это все константа современной польской внешней политики. Początkową przewagę oczywiście posiada partia władzy. W ciągu 8 lat PiS poważnie zmienił ustawy, faktycznie podporządkowując sobie sądy i największe media, zwolniając niemile widzianych menedżerów. O tym jeszcze opowiemy. Z ekranów niebiednego polskiego wyborcy leje się potok brudu i obelg skierowanych przeciwko Donaldowi Tuskowi. I odpowiedzi twitterzy polskich mediów państwowych, Tusk nie ma żadnych szans. Najbardziej drwi TVP, kanał publiczny będący między innymi członkiem Europejskiej Unii Nadawców, które bardzo dbało o wolne słowo, jeśli chodzi wyłącznie o Rosję i Białoruś. Twitterzy tylko potrzebne zdanie o Tusku. W efirie tylko нужное мнение о Туске. Они утром встают, врут, в обед врут, идут спать и опять врут. На Tusku wieszają psy, oskarżają o popełnienie wszystkich grzechów śmiertelnych. Najpierw możemy proponować takie wideo. Tu państwo głośno wypowiada wojnę mafii śmieciowej. W Polsce jest bardzo dużo spontanicznych śmietników. Kto jest winien? Tusk, nawet po 10 latach. A dobra polityczna znajoma Donalda Tuska, marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak, nie dopilnowała, aby toksyczne śmieci zostały usunięte po tym, jak decyzję o zamknięciu składowiska wydał wojewoda lubuski z Prawa i Sprawiedliwości Władysław Dajczak. Platforma Obywatelska naważyła piwa, a teraz szuka winnych. Tak jak trzczajką w Warszawie. Te śmietnisko na zachodzie Polski to jest wynik ich rządów. Tam jest mnóstwo tego rodzaju śmietnisk. To są niemieckie śmieci. To jest przywóz niemieckich śmieci i tak będzie.
W ogóle Tusk zawalił śmietnikami całą Polskę, wioząc śmieci z całego świata. Teraz na przykład Niemcy nie chcą je zabierać z powrotem. Ale Tusk ma jeszcze bardziej poważne grzechy, uważa telewizja państwowa. Między innymi Donald, straszna sprawa, chciał sprzedać Polskę wielkiemu biznesowi zachodnioeuropejskiemu, całą, bez reszty. Niemcy chcą posadzić Tuska w Polsce, żeby sprzedawać nacjonalne dostojanie. Ludzie, którzy u niego za spiną, mówią прямо. Если оппозиция придет к власти, за 10 месяцев она должна повернуть вспять процесс касательно Орлен. Разделить Орлен? Совершенно верно, конечно. Должны ли топливные энергетические компании, порты стать частными? Аэропорты? Да. Не можем еще на то сгодить. Мы не можем на это согласиться. Вам предстоит решить, останется ли достояние поколений в польских руках. Wyprzedaż Polski, jak wygląda era Tuska. Polska telewizja nie wstydzi się w pisaniu nagłówków. Jeżeli Platforma Obywatelska dojdzie do władzy, cały majątek narodowy trafi do prywatnych kieszeni, zapewniają widza reporterzy. W przeszłości Platforma Obywatelska prywatyzowała spółki Skarbu Państwa, gdy Donald Tusk, gdy koalicja PO-PSL rządziła Polską, prawie doszło do sprzedaży jednej z kluczowych spółek, czyli Lotosu. Rozważano też oddanie polskiego przedsiębiorstwa w ręce Rosjan. Nie ma żadnej ideologicznej przesłanki, aby mówić kategorycznie nie inwestorom z jakiegokolwiek kraju, także z Rosji. Związek z Tuską obecnie z inwestorami z Rosji to szczyt retoryki propagandy. Niespaniały wariant na tle konfliktu Rosji i NATO na terytorium Ukrainy. Ruska, że związka z Moskwą i niszczy oponenta politycznego. Tutaj widać rękę głównego kuratora polskiego reżimu PiS Stanów Zjednoczonych. Właśnie w taki sposób demokraci w swoim czasie usunęli z fotelu prezydenckiego Trumpa. Oskarżyli go o związki z Putinem, prowadzili histerię w kontrolowanych propagandowych mediach, na przykład CNN. I Trump przegrał. Informacje o Putinie później się nie potwierdziły, lecz czas minął. Jeszcze trochę niszczenia opozycji w Polsce. Do komisji w sprawie wpływów rosyjskich, która powstaje w Polsce, najprawdopodobniej wejdą tylko członkowie partii rządzącej. Celem jest wykrycie osób, które kiedykolwiek były związane z Moskwą, i przeprowadzenie lustracji. Głównym celem jest Donald Tusk. Opozycja postanowiła zbojkotować ten proces. Od takiego bezprawia zostali zszokowani nawet w Brukseli, skąd nadesłano kolejne oficjalne zawiadomienie o niepokoju do Warszawy. Mimo tego zawiadomienia Duda, jak zawsze, będzie się czuł ani zimno, ani gorąco. Ruszamy dalej z medialnymi strzałami, co niepokoi obywateli. Oczywiście, że bezrobocie. Z takiej okazji, wierzchuszce władzy nie grzech wyjść do ludzi. No to członek Sejmu tłumaczy, dlaczego w osobnym powiecie bezrobocie znacznie spadło. I tu potępiają głównego konkurenta. To powiedzcie nam państwo, czy 20% mniejsze bezrobocie to jest sukces Prawa i Sprawiedliwości? To jest sukces Polski? Czy to nie jest sukces? Czy to, że za Donalda Tuska rządów bezrobocie było takie, że prawie co trzecia osoba nie mogła znaleźć pracy w powiecie, to był sukces Donalda Tuska po 6 latach rządów? Czy to nie był sukces Donalda Tuska? No szanowni państwo, ja myślę, że liczby same mówią za siebie. Osobnym rodzajem sztuki pod nazwą Uczerniamy przeciwnika są tematy i tytuły materiałów. Kanał TVP wiesz etykiety bez żadnego wstydu. Są to na przykład Tusk bezrobocie, Tusk premierem biedy i bezrobocia. Na razie jeszcze nie przyklinają. Sytuacja polskiej gospodarki jest dość smutna. Inflacja wynosi 15%. Jest jedną z największych w Europie, jeśli nie największa, z wyjątkiem krajów nadbałtyckich i Węgier. W ogóle w Polsce jest obserwowany odpływ ludności, poważne problemy z demografią. To znaczy, w ogóle istnieją przyczyny do krytyki rządu Prawa i Sprawiedliwości. Rankingi sił rządzących również nie cieszą. 33-35%. Widzimy, że nie mają większości w parlamencie, ale obecnie mają zadanie, by nie dopuścić zwycięstwa Platformy Obywatelskiej w postaci Donalda Tuska i nie stracić większości w polskim Sejmie. Platformy Obywatelskiej Koalicji Donalda Tuska i nie potrzebujecie teraz na większość w polskim Sejmie. I nawet jeżeli opozycja nie ma nic wspólnego, naciągną. Na przykład firma Sorosa kupuje Rzeczpospolitą, jedną z największych polskich gazet. W umowie pojawiają się niemieckie banki, aktywa miliardera i nawet tutaj niemiłego Tuska również uderzono. Mogą państwo posłuchać. A to nie pierwsza tego typu polityczna ingerencja w media w Polsce. Przed laty głośno było o naciskach na zwolnienie redaktora Naczelnego Faktu za to, że nie pałał sympatią do rządu Donalda Tuska.
Mówili od rana do wieczora zachodni nauczyciele demokracji na Białorusi, oskarżałem Tuska o popełnienie wszystkich grzechów śmiertelnych. Istnieje nawet osobny program pod tytułem Jak oni kłamią. Program jest emitowany w dni powszednie głównymi bohaterami. Jak już państwo się domyślają, są lider Platformy Obywatelskiej, jego załogi, opozycyjny kanał telewizyjny TVN. To tylko mała analiza jednego z mediów. Proszę wyobrazić, co się dzieje w ogóle w państwowej przestrzeni medialnej Polski. Nie do potrzeb wyborców, wszystko już zostało odsunięte na drugi plan. Najważniejszy to własny sukces wyborczy. Obecnie partie mają podobną liczbę głosów, około 30%, i walczą o każdy punkt. Lecz jeśli wierzyć sądom ulicznym, nadawcy publicznego, to ludzie popierają tylko PiS. Że jestem zadowolona. Ja dowolna. Сегодня лучше, чем было раньше. Даже нельзя сравнивать. Pojawia się w takim razie takie pytanie, co dla was oznaczałoby potencjalne возвращение Donalda Tuska? Нет, знаете, я знаю, что такое Туск. Это молодые не помнят, но мы помним все. Все. Pamiętamy wszystko. Więc gdybym miał zawierzyć w jakiejkolwiek... Если бы мог поверить в какой-либо жизненной ситуации такому премьер-министру, как Дональд Туск, было бы это трудно. Сегодня это невозможно. Не хотел бы, чтобы он вернулся во власть и его группа. Чтобы вернулся до власти он и его угрупование. Co oznaczyć, że kanał telewizyjny publicznego i pewnie niezależnego nadawcy TVP, jak się wydaje, powinien być obiektywny, ponieważ de jure nie jest bezpośrednio podporządkowany państwu. Chociaż w rzeczywistości Eter, proszę mi wybaczyć, to same niszczenie opozycji, Goebbels by to ocenił. Również należy dodać, że TVP odegrała znaczną rolę w sprawie wykluczenia Bieltel-Radiokompanii z Europejskiej Unii Nadawców. Więc naprawdę nie odpowiadamy, nie chcemy odpowiadać standardom, które zostały stworzone przez proamerykańskich hipokrytów i oszustów. Kłamią bezczelnie, to jeszcze delikatnie mówiąc. Narracji w rzeczywistości PiS nie ma dużo. Oprócz Tuska wszystkie mówi mi Putin i Łukaszenka. Dyktatorzy, agresorzy napadli na Ukrainę, szykują inwazję do Polski. Tego tylko nie mówią w eterach polskie media państwowe. Zagrać na emocjach i strachu, by usprawiedliwić swe błędy, to plan grupy rządzącej. Każdego dnia staje się coraz bardziej oczywiste, że jeżeli PiS odniesie zwycięstwo w wyborach po raz trzeci, kolejne 4 lata dla Polaków nie będą proste. Kaczyński doprowadzi Polskę, nawet jeżeli nie do całkowitej katastrofy, to przynajmniej zamieni ją w biedny kraj ze zniszczonym systemem demokracji, pozbawiony swobód obywatelskich w imieniu interesów Ukraińców i Amerykanów, z podzielonym społeczeństwem i wieloma innymi problemami. Innymi słowy, przed końcem kolejnej kadencji obecnej partii rządzącej na Polskę czeka porażka, po której nasza Rzeczpospolita może już się nie podnieść. Rosja, Białoruś, nielegalni migranci, Tusk, który jest niebezpieczny dla Polski. To wyraźny trójkąt zagrożenia, by obciąły wyjść na publiczność. W praniu mózgu są zajęte wszystkie środki, które Duda, Kaczyński dostali w swoje ręce. Łukaszenka prowadzi własną wojnę hybrydową, pozwalając ludziom na przyjazd na Białoruś. Nasz wydział poinformował, że takie osoby są prześladowane. Zbierają informacje o obywatelach Litwy i innych krajów przekraczających granice. Logika polskiego reżimu jest niesamowita i bezlitosna. Okazuje się, że otwierając granice, znosząc wizy dla Polaków i mieszkańców krajów nadbałtyckich, Białoruś wypowiedziała wojnę. Historia polskiej elity jest całkiem zrozumiała. Mimo zagrożeń od 2022 roku, z ruchu bezwizowego skorzystało ponad 685 tysięcy mieszkańców Łotwy, Litwy i Polski. To oni przebili się przez żelazną kurtynę propagandy PiSu i sami doszli do wniosków. Nie wynika to oczywiście ze istnienia realnych zagrożeń, bo realnych zagrożeń nie ma. O ile nam wiadomo, na Białorusi nawet najbardziej radykalni przedstawiciele klasy politycznej nigdy nie mieli wobec Polski żadnych roszczeń terytorialnych ani innych roszczeń politycznych, z wyjątkiem niektórych, powiedzmy, graczy niesystemowych, którzy owszem mieszkają poza Białorusią. Politycznych pretensji do Polski, no może za wyjątkiem определённych, скажем, niesystemnych igraków, które kstety przeżywają za pradzielami Białorusi. Temat granicy jest szczególny stopień polskiej niegrzeczności. Posłuchajmy fragmentu reportażu. To przejście graniczne między Polską a Białorusią zostało zamknięte prawie 2 lata temu z powodu tysięcy migrantów, którzy próbowali przedostać się do Polski na zaproszenie Aleksandra Łukaszenki. Wiele przejść granicznych pomiędzy Białorusią a jej sąsiadami z Unii Europejskiej pozostaje otwartych dla ruchu pasażerskiego i towarowego, ale wkrótce może się to zmienić.
Na zaproszenie Białorusi poważnie cały czas pojawiają się takie bzdury. Czy Polacy naprawdę nie pamiętają, kto w rzeczywistości wezwał do siebie, do Europy, uciekających przed wojnami ludzi? Niemcy będą przestrzegać swoich zasad i udzielą azylu każdemu, kto na to zasługuje. Białoruś nie bombardowała ani nie niszczyła inne kraje. Kraje europejskie natomiast nieraz brały udział w krwawych przygodach swoich amerykańskich panów. Czasem jednak na Denie pojawiają się niewygodne dla władz pytania. Tutaj aktywista twierdzi, że był w pobliżu polskiej granicy i widział ciała pogryzione przez psy. Komentarz tego urzędnika jest po prostu diamentem kłamstw i propagandy Goebbelsa. Budujmy mur na granicy z Białorusią, odgrodzimy się od nich. Da, построю забор с Беларусью, отгородимся от них, проблема решена. Но я хожу по этому лесу, вижу беженцев, видел тела, обгрызенные зверями. Это не разрешение проблемы. Ciała obgryzione przez zwierzęta, panie ministrze. Powiem tak, no jest to szokujące, jeżeli... Это шокирующе. Если то, что он говорит, правда, то, вероятно, он нелегально попал на белорусскую сторону, потому что польские службы, польские солдаты, польские функционеры, стражи пограничной мониторят территорию. И нету возможности, чтобы такого типа происшествия имели место на нашей стороне границы. Поэтому пан сейчас, по-моему, признался, что совершил преступление и нелегально перешел в каком-то месте границу, польско-белорусскую. Потому что делается на другой стороне границы, мы не можем отвечать. Комментирование этого то только обсуждение забавы. Видимо, звуки, то значит, что отъездим территорию Беларуси. А то, памятами, есть Министерство справедливости. Специально для неведомого урзанника показываем фильм, накрученный через белорусских функционариушей стражи граничной. Так, więc Polacy właściwie kpią z uchodźców. Oto kolejny przykład bezczelnego kłamstwa. Skoro mowa o eskalacji napięcia wzdłuż białoruskich granic, gdzie bylibyśmy bez naszej elektrowni jądrowej? Ekspert bez wstydu kłamie, gdy zapewnia, że elektrownia jądrowa może stać się źródłem prowokacji, zwłaszcza, że została zbudowana, uwaga, z naruszeniem wszelkich norm międzynarodowych. Litwa nigdy nie zgodziła się na budowę elektrowni jądrowej w Ostrowcu, który de facto znajduje się 20 km od granicy. Budowę ukończono wbrew wszelkim międzynarodowym standardom, konwencjom i zobowiązaniom. Dlatego właśnie pozostaje to pewnego rodzaju szantaż i prowokacja w bardzo wschodnim stylu, których używają przeciwko naszym granicom, aby uzależnić was od bezpieczeństwa tych obiektów. Które oni используют в отношении ваших границ, чтобы держать в зависимости от безопасности от этих объектов. Jednocześnie Białoruś zawsze był otwarta na misję Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Eksperci agencji wielokrotnie podkreślali niezawodność białoruskiej elektrowni jądrowej. W szczególności szef grupy ekspertów Joseph Sandoval stwierdził w 2019 roku, że Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej jest pod ogromnym wrażeniem uwagi, jaką rząd Białorusi przywiązuje do bezpieczeństwa i niezawodności elektrowni jądrowej. Ale pieśń Polaków o regionalnym zagrożeniu wydaje się wieczną. Wróćmy do tematu uchodźców. Zwłaszcza, że staje się on dla władz coraz bardziej delikatny. Postawiono zaporę, wydano miliardy złotych, ale brakuje skuteczności. A teraz organizują referendum w tej sprawie. A potem przeciwnicy odważyli się skrytykować inicjatywę, za co regularnie otrzymują lanie na antenie. Politycy opozycji atakowali Straż Graniczną, a w obronę brali nielegalnych imigrantów. To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. A gdy zapora już powstała, na opozycji słychać o jej zburzeniu. Te mury trzeba będzie znowu burzyć. I przez te mury cierpią ludzie. Dlatego kwestie te ostatecznie rozstrzygną Polacy w referendum. Jego ogłoszenie sprawiło prawdziwy cud. Politycy PO przed kamerami nagle twierdzą, że wcale nie byli przeciwko zaporze. Wydaje się jednak, że mechanizm zaczął słabnąć, a propaganda wojskowa działa słabo. Być może ostatni przypływ sympatii dla PiS-u odnotowano wiosną 2022 roku. A potem są ludzie, którzy przeżywają część wartościowego elektoratu. Partia Konfederacji, posługująca się retoryką antyukraińską, śmiało plasuje się na trzecim miejscu. Jedno z jej haseł brzmi: zatrzymajmy ukrainizację Polski. Na początku roku rankingi partii wzrosły ponaddwukrotnie, osiągnęły rekordowe 15%.
Kolejnym bólem głowy PiS-u są nastroje antyukraińskie. Bogiem konfliktu są rzucane ogromne pieniądze, własną gospodarkę, chyli się ku upadkowi ułomności, a sam nie rząd zapewnia ukraińskim uchodźcom wiele gwarancji socjalnych, z których korzystają lokalni mieszkańcy. Polacy dochodzą do logicznego wniosku, okazuje się, że władza bardziej zależy na nich niż na nas. Na początku lipca tak uważał co drugi Polak. Obywatele polscy uważają, że Ukraińcy odbierają im pracę, miejsca w przedszkolach, szkołach i na uczelniach. Poza tym producenci rolni w Polsce również odczuwają pewien dyskomfort z powodu dostaw produktów rolnych z Ukrainy, chociaż są one poważnie ograniczone. Gospodarce naprawdę nie ma się czym chwalić. Najwyższe inflacje od początku XXI wieku, niski wzrost gospodarczy na skraju recesji, rozdęte wydatki budżetowe. W dwóch kadencjach rząd PiS-u zgromadził tyle samo długu, co wszystkie poprzednie rządy w ciągu ostatnich 20 lat. Jednym słowem, społeczeństwo jest podzielone i nie należy tego lekceważyć. Boję się, że jesienne wybory nie będą uczciwe, wyniki można sfałszować, wypaczyć, można je zmanipulować. Musimy przygotować się na najgorsze scenariusze. Uważam, że grozi nam wojna domowa. Ci ludzie są do tego zdolni, za moich czasów już próbowali to zrobić, ale byłem tak silny, że pokrzyżowałem im plany. Stworzyć mechanizmy, w których władza nie będzie nikomu przekazywana, nad tym PiS-owcy pracowali systematycznie od 8 lat. Potem wydarzyła się porażka elektoratu. To się stało trochę przerażające, jeśli spojrzeć na to, co robili przez te wszystkie lata. Rząd jest pogrążony w korupcji i morderstwach uchodźców i rozumie, że musi ratować własną skórę. W przeciwnym razie może wylądować w więzieniu na długo. Degradacja życia politycznego, gdy są łamane zasady przyzwoitości i reguły gry, jest oznaką tego, że partia rządząca czuje się bardzo niepewnie i nie może przedstawić swoim wyborcom jakiejś znaczącej przewagi. I tu zastosowano bardzo prostą technikę, która zawsze się sprawdza. Aby odwrócić uwagę od przyszłych marzeń o tym, że Polska coś tam dostanie, jeśli uda się odciąć coś sąsiadom, albo Polska walczy z wrogiem zewnętrznym. Jest to bardzo prosta i nieskomplikowana technika. Wszystko zaczęło się jeszcze w 2015 roku. Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory i postanawia przywrócić porządek w sferze medialnej. Jako pierwszy w ręce sił karnych wpadł nadawca publiczny, ta sama spółka telewizyjna TVP. Kierując to przeszło procedurę oczyszczenia tych niepożądanych zastąpiono menedżerami zatwierdzonymi przez partię. Potem na znak protestu TVP opuściło prawie 200 dziennikarzy. Przestrzeń medialna została uprzątnięta szybko i dosłownie ręcznie. Ułatwiła to nowa ustawa, która została przyjęta przez Senat i Parlament zaledwie kilka miesięcy po wyborach. Pozwoliło to rządowi na bezpośredni wpływ na zmiany personalne w dyrekcjach mediów ogólnopolskich, w szczególności powoływanie i odwoływanie najwyższych menedżerów państwowych spółek telewizyjnych i radiowych. W grudniu 2020 roku do polskich mediów dotarła kolejna ważna wiadomość. Państwowy koncern naftowy Orlen kupił wszystkie lokalne media od niemieckiej grupy wydawniczej. Od tego czasu państwo polskie kontrolowało około 80% wydawnictw lokalnych w kraju. Opozycja nazwała porozumienie czarnym dniem dla wolności prasy. Koncern naftowy otrzymał dostęp do niemal połowy internautów w kraju. Latem tego samego roku firma kupiła także swojego rodzaju lokalny odpowiednik białoruskiego Białsojusz Druku, największej sieci dystrybucyjnej prasy w Polsce. Zdaniem ekspertów w ten sposób PiS starannie przygotowywał placówkę do wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Dwa lata później po medialnym oszustwie PiS zwrócił swoją uwagę na system sądowniczy, reformuje go metodycznie w kilku etapach. Między innymi z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości przyjęto w Polsce ustawę, zgodnie z którą sędziowie Sądu Najwyższego muszą pójść na emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zmiany również nadawały prezydentowi dodatkowe uprawnienia w zakresie powoływania i odwoływania sędziów Sądu Najwyższego kraju, a także nadały Sejmowi prawo wyboru członków Krajowej Rady Sądowniczej. Zdaniem krytyków wszystkie zmiany miały jeden cel – uzależnienie sądów od władzy wykonawczej. Polacy uznali reformy za atak na niezależność sądownictwa. Wyszli na ulicy, aktywnie protestowali, ale nie doszło do rewizji ani uchylenia przepisów. Co więcej, reforma była kontynuowana. Jej ramach kilka lat później przyjęto nową ustawę, powołano Izbę Dyscyplinarną, która może usuwać sędziów za działalność rzekomo polityczną.
Komisja Europejska złożyła pozew przeciwko Polsce do Trybunału Europejskiego, ale Warszawa odpowiedziała w taki sposób: nie wtrącajcie się w nasze wewnętrzne sprawy. A tak przy okazji jest tam wiele spraw ciemnych. W 2019 roku polscy funkcjonariusze zatrzymali jednego z bliskich współpracowników ministra obrony narodowej Bartłomieja Mieszczewicza za celowe zawieranie nierentownych kontraktów. Mówiąc najprościej, pracował na łapówkach i sprowadzał je do wysokich urzędów PiS. Ponadto przed debiutem politycznym pan Mieszczewicz pracował w MAPTC w Warszawie, zaprzyjaźniwszy się z członkami PiSu. Przedsiębiorczy Polek, pamiętajcie, łapówkę zamienił mały stragan w jedną z największych sieci w kraju. W zarządzie nowej spółki zasiadali członkowie partii, którzy z mocy prawa nie mogą prowadzić działalność gospodarczą. Same to śledztwo doprowadziło ostatecznie do słynnych taśm Kaczyńskiego. Okazało się, że polityk, który przez lata tak żarliwie pielęgnował wizerunek człowieka bez pieniędzy, ale z zasadami, nie tylko nadzoruje ulegalną działalność partii. Pan Jarosław chciał ostatecznie zabezpieczyć się na starość, budując w Warszawie dwa drapacze chmur, każdy o wysokości 190 metrów. Na opublikowanych nagraniach szef PiSu rozmawia z austriackim inwestorem, który postanowił wziąć ze sobą na negocjacje dyktofon. Panowie rozmawiają o rowie dwóch drapaczych mur, Katawers w centrum Warszawy, kosztujące około 300 milionów euro. Należy dodać, że wieżę tę miała wybudować firma Srebrna. Należała do Instytutu Lecha Kaczyńskiego, więc nie trzeba mówić, kto kieruje instytutem. Pieniądze na budowę, czyli 300 milionów euro, miały zostać zabrane z PKO Banku. Co więcej, szef PiSu próbował to zrobić przez telefon, grożąc swoją władzą. Likwidacja ta rządząca stawia się poza prawem ponad sprawiedliwością. Nepotyzm i korupcja, zwalnianie niepożądanych osób, prześladowania za poglądy polityczne. Coraz trudniej jest ukrywać przestępstwa poprzez zmianie szpiegostwa i sztucznych wrogów. Ta sama Polska, która w 2020 roku wezwała Białoruś do poszanowania europejskich wartości. Dziki kanibalizm polskiej propagandy krwiożerczo żeruje na przeciwnikach, ale nie da się już zjeść opozycji w całości. Przecież Polacy, wychodząc na ulicę, wszystko widzą na własne oczy, nie ufając skorumpowanym kanałom telewizyjnym. Szczęśliwie.